Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jan Muzyka, etatowy członek zarządu powiatu jasielskiego. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Reprezentant Polski w kolarstwie szosowym, społecznik, radny Rady Powiatu Jasielskiego nieprzerwanie od 2002 roku. Niech Pan powie, jakie wspólne cechy mają te trzy rzeczy, które wymieniłam. Sport, wiadomo, wymaga wielkiej pracowitości, wielkiego zaangażowania, wielkiego hartu ducha, odpowiednich cech psychicznych i tak dalej. No, nie wiem, czy to wszystko jest potrzebne w pracy samorządowej, ale myślę, że tak. Mówi się, że życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, trzeba jechać do przodu. Tak jest. Z życiem jest tak jak z jazdą na rowerze. Trzeba utrzymać równowagę. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o pana pasji do sportu. Ma pan wiele osiągnięć. Nigdy pan jakoś o tym nie opowiadał i pewnie mało osób o tym wie. Niech pan powie tak w skrócie o swojej karierze, jak ona przebiegała. Moja przygoda, bo to trudno nazwać karierą, przygoda ze sportem zaczęła się w latach 70., kiedy miałem 14 lat. Zacząłem uprawiać czynnie kolarstwo. I byłem reprezentantem Polski, byłem w kadrze narodowej od juniora po seniora. Jak ktoś się interesuje sportem, to zna te kategorie wiekowe. I byłem takim człowiekiem, może nie do wygrywania, byłem do pomocy. Jeździłem z Piaseckim, z Mierzejewskim, z Szurkowskim jeszcze, ale to już jest przeszłość. Pozostały fajne wspomnienia i trochę kontaktów z ludźmi sportu, z ludźmi z kolarstwa, ale nie tylko z kolarstwa, ogólnie ze sportu. Ale jeżeli pan był sportowcem, bo mówi pan o tym w czasie przeszłym, to na pewno musi mieć pan bardzo mocny charakter. Bo bycie sportowcem to nie tylko sukcesy, nie tylko wygrywanie, trzeba umieć też przegrać. Tak, no, trzeba mieć odpowiednie cechy psychiczne. Ja myślę, że takie miałem, pokonałem wiele trudności, nie było łatwo. Ja tutaj z prowincji i musiałem wchodzić do kadry, gdzie już byli no, i z potężniejszych klubów, i bliżej Warszawy, jak to się mówi, ale jakoś dałem rady. Ja myślę, że ten sport uodpornił pana na pracę w samorządzie, bo to nie jest łatwa praca. Od 2002 roku jest pan nieprzerwanie radnym powiatu jasielskiego, a co oznacza, że jest pan osobą bardzo szanowaną? No, tak myślę, ale to jest ocena pani. Może ja staram się wypełniać swoje obowiązki i jako sołtys miejscowości, i jako radny powiatowy. Jestem związany z samorządem od praktycznie początku tego samorządu i wiele rzeczy w mojej miejscowości, w mojej rodzinnej miejscowości Umierz udało się zrobić. Jestem jednym z 17 sołtysów gminy Tarnowiec i wspólnie niektóre decyzje podejmujemy jako sołtysi, mamy swoje stowarzyszenie i działamy dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra wspólnego całej gminy i poszczególnych miejscowości. Jest pan sołtysem, jest pan radnym, więc zna pan problemy, jakie mają mieszkańcy gminy Tarnowiec. Jako sołtys uczestniczę w życiu samorządowym gminy, uczestniczę w sesjach gminy Tarnowiec i znam te wszystkie problemy od środka. Jakie są najważniejsze potrzeby gminy Tarnowiec na dzień dzisiejszy? Uważam, że drogi na terenie gminy Tarnowiec, tak powiatowe, jak i gminne, są już w bardzo dobrym stanie. Porównując to do innych gmin, nawet powiatu jasielskiego. Jeszcze jest oczywiście wiele do zrobienia i na przyszły rok zamierzamy w gminie Tarnowiec przebudować trzy kolejne drogi i są one zawarte w budżecie powiatu jasielskiego, który mam nadzieję w piątek przegłosujemy. Są to drogi Czeluśnica-Tarnowiec, jest to droga Wrocanka-Tarnowiec i jest droga Jasło-Zręcin. Jest projektowany jeszcze most w Czeluśnicy. Na ukończeniu projekt jest tego mostu i może nie w tym roku, a w przyszłym uda się go wybudować. Jeżeli załatwimy, że tak powiem, sprawy dróg,
to następnym problemem dużym do rozwiązania jest kanalizacja. Część gminy, ta północna część gminy jest skanalizowana, natomiast całe południe czeka na to przedsięwzięcie, czeka na tą inwestycję, która jest dosyć trudna, jest ciężko pozyskać na nią środki, ale myślę, że w przyszłej perspektywie finansowej jest to możliwe. Oprócz tej kanalizacji, o której mówiłem, jest wiele jeszcze innych potrzeb inwestycyjnych w gminie Tarnowiec. No, między innymi trzeba by było dokończyć kompleks sportowy w Czeluśnicy. Stadion jest już prawie gotowy, ale wszystko to, co wokół stadionu, to jest jeszcze do zrobienia. To jest jeszcze termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Tam kilka szkół jest do docieplenia, wymiany stolarki i tak dalej. I na to chciałbym pozyskać środki właśnie zewnętrzne. W naszej gminie istnieje jeszcze wielka potrzeba budowy chodników przy drogach, zwłaszcza przy drogach powiatowych. Niektóre miejscowości już takie chodniki mają, niektóre w ogóle nie mają. Ale rozmawiam często na te tematy z panem starostą, z naszymi parlamentarzystami, skąd na to środki, jak je pozyskać. Oni deklarują swoją pomoc. Na terenie naszej gminy jest zaczęta jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja, właściwie trzy, bo dotyczy ona trzech miejscowości: Czeluśnicy, Gąsówki i Umieszcza. Jest to scalanie gruntów rolnych. To przedsięwzięcie zapoczątkowaliśmy razem ze świętej pamięci Janem Czubikiem. Jest to w tej chwili zadanie powiatowe, ale i staraniem gminy, i staraniem poszczególnych miejscowości, i powiatu trzeba to dokończyć. Jest to wielka sprawa dla naszych miejscowości, ale przez to chcieliśmy też dać przykład dla innych miejscowości, że warto te rzeczy robić. Sam ten proces scalenia gruntów polega na tym, aby działki mniejsze połączyć w działki większe, aby do każdej działki zapewnić dojazd, czyli wybudować drogi, poprawić wszystkie cieki wodne, pobudować mostki, mosty. Ma to ułatwić pracę rolnikom, bo grunty rolne są w naszym terenie tak rozdrobnione, że w dzisiejszych czasach sprzęty, które używają rolnicy, nie nadają się na takie wąskie działki. Nie można nawet nakręcić, nawrócić takim sprzętem na jednej działce. W związku z tym można też wydzielić tereny pod tereny budowlane, można pod tereny inwestycyjne. Także bardzo ważna rzecz i trzeba robić wszystko, aby tą inwestycję dokończyć w 2023 roku. O gminie Tarnowiec jeszcze będziemy rozmawiać, ale ja bym chciała pana zapytać, czym się pan zajmuje w powiecie jasielskim jako etatowy członek zarządu? Kiedy w 2019 roku, w styczniu, zostałem powołany na etatowego członka zarządu powiatu, pan starosta powierzył mi określone obowiązki. Są to nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, nadzór nad domem samopomocy, dziennej samopomocy w Nowym Żmigrodzie, domem opieki społecznej w Foluszu i domem dziecka już teraz w Kołaczycach, wcześniej w Wolicy. Wiem, że dom dziecka w Kołaczycach najbardziej leżał panu na sercu. Ma pani rację. To nie tylko mnie, ale również wszystkim radnym Rady Powiatu. Wszystkie głosowania dotyczące domu dziecka w Kołaczycach były jednogłośne. Cieszy się ta placówka wielką sympatią wszystkich radnych, również i mnie. I kiedy ten budynek w Wolicy okazało się, że on wymaga dużych remontów, kosztownych remontów, zarząd powiatu pod przewodnictwem pana Adama Pawlusia podjął decyzję o tym, aby adaptować dawniejszy internat szkoły, liceum szkoły w Kołaczycach na dom dziecka. Z racji tego, że kandyduje pan na urząd wójta gminy Tarnowiec, prosiłabym, żeby pan powiedział kilka słów do swoich wyborców. Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Tarnowiec, aby poszli do wyborów i zachęcam do głosowania na moją skromną osobę. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę panu powodzenia. Dziękuję.
Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był pan Jan Muzyka, etatowy członek zarządu powiatu jasielskiego, kandydat na urząd wójta gminy Tarnowiec.